W dzisiejszym odcinku co około 3 minuty będę inną postacią z Palionowa. Oczywiście naszym celem będzie przejście gry, ale nie będzie to takie proste, ponieważ co 3 minuty będziemy się zamieniać i tracić po prostu wszystkie itemy. Ostatnio nagrałem coś takiego, że zamieniałem się w osobę z Wojanowic. Dzisiaj będzie Palionowo, ale na troszeczkę innych zasadach. Oczywiście co 3 minuty będziemy się zamieniać w nową postać z Palionowa i będziemy dostawali cały ekwipunek w kolorach tej osoby. Ale jest jedna zasada nowa. Nie możemy zostawiać starych itemów w skrzynkach, czyli jedyne itemy, które możemy zostawić, możemy zmieścić na pasku i ewentualnie w soul gearboxie. Nie może być żadnych skrzynek jak w tamtym odcinku, no bo w tamtym odcinku to już mieliśmy, kurde, 20 skrzynek. Oglądajcie koniecznie do samego końca, ponieważ odcinek będzie na pewno fajny. Dzisiaj nasze trzy cele to znaleźć wioskę, znaleźć diamenty i znaleźć dynię. Tym razem nawet nie musimy przejść gry. Stwierdziłem, że te cele nawet będą ciekawsze, ponieważ no samo przejście gry jest dość proste w sumie. No a tutaj, zobaczcie, nie będzie tak łatwo, prawda? Wioskę musimy bardzo dużo podróżować, diamenty musimy wykopać, no a dynię musimy po prostu znaleźć, co nie jest w sumie proste. Przechodzimy do filmu. Powiem wam, że chyba w gorszym miejscu nie mogłem się zrespić. Jestem na początku oczywiście sobą, no i nie mam żadnych po prostu przedmiotów, więc będziemy musieli zacząć sobie od na pewno wykopania jakiegoś drewna. Nasze cele są dość proste, ale wymagają wielkiego skupienia i wielkiej podróży tak naprawdę. Będziemy musieli się sporo podróżować, więc ja na pewno wyposażę się w jakąś łódkę, na pewno też wyposażę się w jakieś takie rzeczy, żeby wiecie, te podróżowanie było łatwiejsze. Nie możemy tutaj postawić wszystkiego po prostu na wykopywaniu diamentów, bo może tam nam się to po prostu nie udać. Ja przed chwilą, jak sobie byłem tutaj u góry i zerknąłem sobie na jedną rzecz, zaraz wam ją pokażę, tam mamy statek. Ja na ten statek się udam, ponieważ tam mogą być jakieś ważne itemy. Tam jest normalny biom, więc raczej w tamtą stronę będziemy gdzieś iść. Tutaj mamy jeszcze jakieś coś koralowego, może coś tam też ponurkujemy. Najpierw na początku musimy zebrać troszeczkę drewna. Ja myślę, że więcej niż te 4, co ja gadam, jakieś takie 10 minimum tego drewna by się przydało. Raczej więcej nam się teraz nie przyda, bo potem już będziemy mieli oczywiście siekierkę, a nie ma co marnować czasu. Musimy się śpieszyć. Co około 3 minuty będziemy zamieniani w nową postać, więc musimy po prostu tutaj uważać. Dobra, czy mi się tam uda doskoczyć? Dobra, nie wiem, czy mi się uda doskoczyć, ale ryzykuję wszystko, dobra? O nie. Jestem takim debilem po prostu, że to jest niesamowite. Ej! Zrespiło mnie tutaj na dole! Już nie na tym drzewie. Dobra, okej, okay. W sumie wyszło warp, w sumie wyszło warp. Dobra, skraftujmy sobie pierwsze itemy. Na pewno nie będziemy potrzebować tyle drewna, więc bierzemy od razu tak, robimy robimy crafting table'a, bierzemy kilo na szybkości i idziemy na szybciutko wykopać kamień, bo ten kamień może nam się po prostu później przydać, więc ja po prostu wbijam pod ziemię, biorę kamień, żeby mieć już po prostu kamienne itemy, bo nie wiadomo, co my dostaniemy, chociaż kurde, tak naprawdę lecąc z doświadczenia powinienem dostać lepsze itemy zaraz, jak się w kogoś zamienię, więc chyba nie ma sensu nawet tutaj tracić na to czasu. Robimy łódkę i lecimy od razu napłynąć na tamto miejsce, gdzie jest tam ten piracki skarb, zobaczyć, co tam mamy. Oczywiście nasze cele nie do końca polegają tutaj na zbieraniu pirackich skarbów, ale wiecie, o co chodzi, zawsze tym się troszeczkę przybliżamy. Fajnie by było, gdyby była tutaj gdzieś jakaś wioska, no to byśmy już ten pierwszy punkcik tam mieli z głowy, bo mamy dzisiaj tak, co my tam mieliśmy? Najciężej moim zdaniem będzie znaleźć wioskę, serio, totalnie moim zdaniem wioska będzie najcięższa. Dynię chyba jakoś znajdziemy, ale wioska może być ciężka. I dobra, czy tutaj naprawdę nie ma chesta? No nie róbcie sobie ze mnie jaży, ja leciałem ten kawałek i nie dostanę nawet chesta. No nie, zawsze przecież w tych stykach jest skrzynka. Ej, zostałem oskamowany dosłownie z nagrody. Jest! O kurde, dobra, chwila, te niektóre rzeczy się mogą przydać. Dobra, może bambus niekoniecznie, ale buty, fire protection, unbreaking 3. Na razie weźmiemy sobie unbreaking. Buty oczywiście możemy sobie założyć i będzie szybciej. A my, widzowie, lecimy, lecimy do podróżowania. Dzisiaj będzie podróżowane. Na pewno będzie podróżowane, potrzebujemy podróżować. Musimy znaleźć dynię, wioskę i diamenty. To są w ogóle tak powalone challenge. Ja nie wiem, czy to się uda. Ja w ogóle nie mam pewności, czy to tak coś takiego się uda, więc musimy się tutaj bardzo skupić i bardzo dużo podróżować. Czy ja tam widziałem jakiś ślad wioski? Czekaj! Czekaj! Chyba mam pierwszy punkt! Nie gadajcie, że w pierwszej postaci, jaką jesteśmy, znajdujesz pierwszy punkt. No nie mówcie! Nie mówcie, że tam jest chyba wiocha. Ej, dobra! Ej, czas się zbliża. Dobra, to dojdziemy już do wiochy potem. Dobra, chyba na razie mogę zasypywać wszystkie itemy, bo tak naprawdę dosłownie każdy item, no tutaj, no zmieści nam się w pierwszym slocie. Okej, słuchajcie, jestem Emilią, zobaczcie, jesteśmy Emilią. Milki, no i tak, szare itemy, co... O kurde,
Ej, dostałem elytrę! Teraz to zauważyłem, mam w ekwipunku elytrę! Dobra, ej, to jest OP, bo to jest szare, faktycznie, mamy do tego stack firewerek, to na pewno musimy zasejwować. Ej, mamy irona, co to jest za książka? Unbreaking 3! Ej, dobra, to musimy dać na elytrę, ale dobra, nie mamy czasu, dobra, szybko! Lecimy w kierunku tamtej wioski, tak, mamy pierwszy cel, znaleźć wioskę, udało się! Mamy pierwszy cel wykonany, a mianowicie znalezienie wioski, udało się! Nie wiem, jakim cudem udało nam się tak szybko tą wioskę znaleźć. Szczerze myślałem, że to będzie najcięższy cel, no a z niego to już będzie naprawdę łatwo. Zobaczcie, mamy tutaj masę chleba, więc dzięki właśnie tym zbożom tutaj możemy sobie wziąć bardzo dużo chleba i będziemy mieli jedzenie już tak naprawdę do końca tego odcinka, więc mamy tak łatwe teraz zadanie. W dodatku mamy elytrę. Nie sądziłem, że będziemy mieli dzisiaj elytrę. To po co mi ta łódka? Z elytrą jesteśmy w stanie podróżować o wiele szybciej, a w dodatku mamy unbreaking. Musimy tylko zdobyć bardzo dużo żelaza i wtedy będziemy mogli zrobić sobie na przykład kowadło, a dzięki temu kowadłu to już w ogóle będziemy mogli robić niezłe dymy. Dobra, słuchajcie, ja tutaj stawiam to. O kurde, nie zauważyłem tego, my mamy żelazo 64, tylko musimy je wydobyć. Dobra, ale to jest naprawdę taka okazja, ja cię nie mogę, dobra, stawiam tutaj to wszystko jak najszybciej, nie obchodzi mnie jak to, nie mamy na to czasu, nie mamy teraz czasu na namyślenia, musimy to jak najszybciej tutaj postawić, lecimy szybko kraftować kilof, czy ja mogę w ogóle wykraftować kilof, nie mam kamienia, o kurde, nie, a ja tym chyba nie zniszczę, prawda? No nie zniszczę, potrzebuję kamień, tam jest kamień, dobra, szybko, będzie szybciej, ja nie mogę, dobra, podejdźmy na, oj, dobra, już nie podlecę. Najlepsze, trudno walić to, dobra, potrzebujemy tylko 3. Potrzebujemy tylko 3. Milka, Transmit Achievement, super, nieważne są teraz achievementy, dobra, lądujemy. Lądujemy bardzo szybko, poproszę. Szybko, 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 dobra, dobra, dobra. Dobra, pyk, aj, dobra, najpierw to może zrób patyki, co, geniuszu, dobra. Pyk, mamy patyki, mamy to, okej, dobra. I teraz, widzowie, lecimy z tematem, gdzie jest ten kilo, wchodź tu do mnie. Kopiemy to, kopiemy to. Potrzebujemy tego bardzo dużo, bardzo dużo. I w ogóle piec potrzebuje, gdzie mam? Dostałem 4 piece, dobra, ja nie wiem, jaki to jest po prostu fart, dobra, niech to się już przepala, po prostu niech to już się przepala, ja tam nie myślałem nawet czym palę, wziąłem kurde te drewno, bo nie miałem czym, nie miałem czym, więc dobra, lecimy szybko, o kurde, zbliża się zaraz czas zamiany, zbliża się czas zamiany, dobra, muszę myśleć, co ja potrzebuję w punktu, dobra, na pewno potrzebuję ten kill off, na pewno nie chcę ziemniaków, wszystkie itemy zostaną usunięte, na pewno żelazo się przyda, minecarta walić, highbele potrzebujemy, tego nawet nie potrzebujemy, unbreaking na pewno potrzebujemy, piece można by było też wziąć, buty nie mamy, mamy chyba lepsze, iron bardziej się przyda od butów, dobra, ja jestem chyba gotowy na zamianę, wszystkie te itemy z góry znikną, walić je, one nie są w sumie nam jakoś mega potrzebne, więc jestem gotowy do kolejnej, uwaga, zamiany. Okej, słuchajcie, jestem Yeti, ale tutaj nie ma czasu na zamysły, po prostu musimy lecieć, a właśnie ekwipunek! Słuchajcie, powiem wam, że ekwipunek to my mamy naprawdę ciekawy, w sensie chyba ekwipunek Yetiego jest dosłownie najgorszy, bo zobaczcie, packet ice, no niby beacon. Beacon można by było, diamenty mamy, dobra, okej, diamenty są gitem, oświetlenie, no dobra, możemy nawet tutaj dać do naszego base'a, no po prostu, nie, no załóżmy, że to będzie nasza, nasz taki basic na razie, no kurde, no co ja tu mam, no co ja tu mogę oświetlić, no nic nie mogę tu oświetlić, dobra, nie ma czasu na gadanie, ej, chwila, skoro mamy diamenty, ile jest tych diamentów? 54, dobra. Nie zasejwowaliśmy drewna, ale przypał, dobra, ale spokojnie, skoro nie zasejwowaliśmy drewna, się paliło, okej, okay, nice, mamy to, dobra, to jest taki farc, co my tutaj robimy, ale okej, okay, dobra, bierzemy sobie teraz lepsze itemy, musimy mieć lepsze itemy, co nam się na pewno jeszcze przyda, może zamiast miecza po prostu będę mieć siekierkę, ona będzie bardziej wielozadaniowa, więc to jest na pewno spoko sprawa i robimy sobie oczywiście całą zbroję, nie wiem, czy powinienem robić tak naprawdę rzeczy pokroju klaty, ponieważ no tak naprawdę my tej klaty w sumie nie użyjemy, skoro mamy elitrę, ale przede wszystkim mamy diamentowy kilo. On nam pozwoli o wiele szybciej kopać. Dzięki temu możemy szybciutko tutaj więcej przepalać. Proszę, nie, 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 tego mi nie przepalaj. To mi przepalaj, dobra. Kopiemy to, kopiemy tego jak najwięcej, bo potrzebujemy anvila, jak najszybciej anvila, czyli kowadło, żeby zrobić sobie ulepszony elytrę. Żeby zrobić ulepszoną elytrę, mamy książkę na Breaking 3 i to musimy przede wszystkim zrobić. To jest pierwsza rzecz. Mam jakieś, myślę, jeszcze 2 minuty do zamiany, więc jest dobrze. Jest nawet bardzo dobrze. Bardzo dobrze lecimy z progresem, więc jest mega, mega dobrze. Nie wiem, czy jeden piecek to nie jest za mało. Dobra, mamy 7. Pali się to zdecydowanie za mało. Jako, że ja mam więcej tych piecyków, ja na razie tutaj poustawiam, to nie jest ważne, widzowie. To nie jest ważne, ile mamy tych piecyków, ważne, żeby one działały. Ja nie mogę, musiałbym to przepalić. Kurde.
kurde. Ale nie! Chwila, przecież to jak się ten, to się od razu daje węgiel, nie? Okej, dobra, dobra, to jest tak użyteczna rzecz ten węgiel. Powiem wam, to musimy mieć. Tego musimy wykopać jak najwięcej, bo węgiel o wiele łatwiej się pali, w sensie dłużej się trzyma w piecykach, więc to nam się na pewno bardziej przyda do zrobienia naszych celi. Więc dobra, pyk. I teraz pyk, dobra, mam tylko jeden, tak? Okej, to muszę pozbierać więcej tego irona, żeby jednak tego było o wiele więcej, żeby nam starczyło na kowadło. Nie jestem pewien, ile jest potrzebne na kowadło, ale dajmy sobie, że to jest nasz cel, żeby już zrobić do końca te kowadło, jak jesteśmy jednym! Oj, oj, oj! No i wybuch. No i wybuch, ale to może ty nie wybuchniesz, co? Ogólnie creepery też się przydadzą, żeby zrobić więcej fajerwerek, więc w sumie spoko. Będziemy potrzebowali też do tego papier. Dobra, nice, Monster Hunter, super. Zgarniamy sobie nasze całe żelazo, które mamy. No nie mamy go wprawdzie dużo, ale no dobra, mamy 17. Na pewno jest do tego potrzebny cały jeden blok, okej. I nie, chyba trzy aż bloki. Chyba trzy bloki z tego, co ja pamiętam. No nie gadaj, czekajcie, Anvil, o nie! To będzie trwało nieskończoność! Ja jeszcze więcej muszę tutaj poustawiać tego, żeby to w ogóle zrobić. Ej, przydałoby się pójść do łóżka, żeby mieć tutaj spawn pointa, prawda? Tutaj spawn point by się przydał, ale no nie jestem pewien, czy po prostu dobrym będzie rozwiązaniem spanie na gołym powietrzu. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobra, w każdym razie załadujmy sobie po raz kolejny więcej miejsca w piecykach. Może zróbmy tak, że rozpołowimy to, jeszcze będzie szybciej. A ja pójdę spać do jakiegoś po prostu luzowego chyba wieśniaka, tak będzie najłatwiej. Tylko zdecydujmy, bo ja będę miał prawdopodobnie zaraz zamianę. Dobra, potrzebujemy diamenty na pewno. To jest podstawa, co my potrzebujemy. Potrzebujemy na pewno też te bloki żelaza. Ale za co? Teraz za co my to potrzebujemy? Dobra, mam pewien pomysł, jak możemy to zasypać. To jest idiotyczny pomysł, ale to jest chyba jedyne, co mi przychodzi do głowy. A mianowicie... O kurde, dobra. Potrzebuję jeden z tego. Nie! Zmarnuje mi się, dobra, trudno. No trudno się zmarnuje, no nieważne. W każdym razie, żeby zasypować te itemy, musimy zrobić teraz tak. To jest w ogóle mega OP. To mogę jeszcze zdążyć szybko chyba postawić, dobra, postawimy to po prostu byle jak, to nie jest ważne, to sejwujemy, tego nie potrzebujemy, więc to, żeby to nas nie myliło. Spadaj mi stąd, nie mam czasu, koleś, na ciebie, zaraz się zamienię w kolejną osobę. Wypadł stąd, wypadł do dziury, wypadł, gin tam, dobra, nice. Co jeszcze potrzebujemy? Beacon, nie będę potrzebował beacon. No dobra, weźmy tą klatę, dobra, mamy jeszcze jednego slota całego, dobra, biorę ten beacon i chyba jestem gotowy na kolejną zamianę. Ja nie mogę, jaki speedrun. Okej, słuchajcie, jestem bzykiem, nie wierzę w to. Dobra, zobaczmy, jakie nam dało itemy. O, okej, dobra, złote jabłko i 10 golda bloków. Dobra, okej, to się na pewno przyda. To są itemy, które się... I patrzcie, dobra, na pewno torcze daje sobie od razu do ekwipunku, okej, to nam się sejwuje. Dobra, dalej, mamy bardzo dużo miodu, bardzo dużo... Ej, hejbele, dobra, okej, hejbele sobie załadujemy, bardzo dobry item. No golda by się przydało wziąć, pytanie za co? W sumie beacon jest useless, więc beacon sobie wyrzucimy, na pewno złote jabłko weźmiemy. Klatę też wyrzucimy, weźmiemy, chociaż złoto, do czego mi się może przydać złoto? W sumie do niczego. Dobra, na razie chyba to będzie najlepszy zestaw. Zobaczmy, jak idzie przepalanie naszego irona. Dobra, poszło bardzo dobrze, powiem wręcz więcej, poszło idealnie. I teraz będziemy w końcu mogli zrobić kowadło, nareszcie. Zobaczcie, ile czasu zajęło nam zrobienie głupiego kowadła, ale tak. A w ogóle czy ja będę miał level? O nie, teraz się okaże, czy ja w ogóle będę miał level na ulepszenie tej elytry. Proszę, tak. Mamy idealnie 3. Ja cię nie mogę, ale fart. Dobra, mamy ulepszoną elytrę z Unbreaking 3. W tym momencie tak naprawdę możemy się wziąć już dosłownie tylko za szukanie. Ja biorę bardzo dużo tutaj pszenicy, żeby zrobić sobie mega dużo chleba, żeby ten chleb właśnie nam się tutaj przydał. Puf. Ile będziemy mieli? 20. Czy nam 20 starczy? Kurde, wiecie co? Ja to walę. Ja robię coś szalonego, ale po prostu musimy mieć jak najwięcej chleba w ekwipunku, bo potem on, wiecie, to nie jest potrzebne tam potem, a wiecie, tak, to będziemy mieli go bardzo dużo jako bzyku, tutaj możemy to na spokojnie zrobić, idzie do mnie zombiak, więc słyszę go, zaraz go rozwalę, przysięgam, że go zabiję, dobra, czemu mi tutaj, kurde, włazisz podczas parady, dobra, wypadł, okej, mamy ponad staka jedzenia, w sumie będę jeść z tego staka, bo go na pewno przeznaczymy na pożarcie zaraz, tylko teraz zastanówmy się, jaki jest zaznaczony cel, dobra, pójdźmy może spać, bo jak pójdziemy spać, no to w sumie wiecie, no przynajmniej tyle jest dobrze, że będziemy cokolwiek widzieć, teraz to jest noc, ja po prostu tutaj totalnie nic nie widzę, sorry, wiesz, jak wypadasz po prostu z tego łóżka, sorry, koleś, halo, wypadł mi stąd, ja się chcę położyć, posuń się, no, respawn point set, no trudno, bzyku ma achievement, sweet dreams, no trudno, no nie taki był plan, no ale dobra, trudno, mamy to, sorry, wieśniak, że się nie wyspałeś, taki mamy klimat, dobra, słuchajcie, mamy fajerwerki, to jest chyba odpowiedni moment, żeby ruszyć w przygodę, mamy tak naprawdę wszystko, co potrzebujemy, czy ja coś z tych rzeczy potrzebuję, bo możemy niby pozabierać to żelazo, ale czy ono nam jest potrzebne, kurde, nie wiem, no te itemy tak pójdą w stratę, ja na pewno węgla
węgla już nie potrzebuję, bo mam bardzo dużo torczów, więc raczej więcej niż nam się nie przyda. Musimy znaleźć diamenty. Niby mamy diamenty, ale wiecie o co chodzi. To nie do końca jest zaliczone moim zdaniem. No i też musimy znaleźć dynię, więc w tym momencie ja wyruszam na poszukiwanie dyni jako bzygu. Co tu się dzieje? Bo... O ja, jest! Dobra! Mamy znalezioną drugą dynię. Cyk! Kolejny punkt zaliczony. Mamy to. Znalezienie dyni. Ja nie mogę. Ej, poszło to bardzo prosto, bo proszę bardzo. Bierzemy sobie dynię i możemy sobie ją założyć. A nie, nie mogę jej założyć. Nawet coś tam trzeba byłoby z nią zrobić, żeby można było. Chyba nawet wiem co. Dajcie mi chwilę. Będziemy sobie mieli dynię. Puf, dobra, pyk. I ją możemy już sobie założyć na głowę. Proszę bardzo, mamy to. Drugi cel zaliczony. Jest, let's go. Dobra, ja w tej dyni nie będę siedział oczywiście co odcinek, bo w niej totalnie nic nie widać, ale teraz musimy pomyśleć, jakie itemy warto zasejwować. A więc tak, na pewno będzie to chleb. Mamy ponad staka, drugi stak idzie na pożarcie, trudno, nie ma miejsca. Z tych itemów ja na pewno pumpkin seeda nie potrzebuję. Jak to się w ogóle tutaj znalazło? Chwila, shulker box tu jest. To jest game changer. To jest game changer, pamiętacie? Shulker box to jest jedyna rzecz, którą możemy wziąć. Dobra, bierzemy najpotrzebniejsze itemy. Dobra, chleb na pewno się przyda stąd. Raczej już nic, dobra, shulker box to jest taki game changer, dobra. Nasza ostatnia misja to znaleźć diamenty. Ja myślę, że po to my się właśnie udamy do jakichś cave'ów, ale to już jako inna osoba. Okej, słuchajcie, ponownie jesteśmy palionem. Dobra, spoko, no byliśmy na tamtym odcinku palionem, więc fajnie, że znowu nim jesteśmy, jakie itemy. Okej, dobra, 64 emeraldy, to może być game changer. Również jest hełm żółwia, no nie mogę, dobra, załóżmy sego. Niech jest, dobra, będziemy mieli taki hełm na dzisiejszym odcinku, a ten sobie po prostu damy tutaj. Na pewno emeraldy sobie zasejwujemy. Ej, oczy enderu też mogą być spoko, więc sobie je zostawmy, a z tych itemów może łóżko by się mogło przydać, a reszta chyba, no my tak naprawdę nie potrzebujemy. Wiecie co, ja wam powiem, że te emeraldy są dość ciekawe. Jest wioska niedaleko, polećmy zobaczyć, co mają wieśniaki, co mogą nam zaoferować, a my oczywiście musimy się śpieszyć, bo osób zostało niemało, znaczy niedużo chciałem powiedzieć, a jak doskonale wiecie, musimy jeszcze znaleźć w tym wszystkim diamenty. Dobra, oni się chyba nie chcą tradować, szkoda na to chyba czasu, lecimy po prostu od razu do kopalni. Ja w ogóle jestem już na takim etapie tej gry, że mogę cały czas szamać sobie po prostu diamentowe jabłka, mam ich niby tylko 10, ale no raczej nie będziemy potrzebowali ich do walki, po prostu musimy znaleźć diamenty, to jest nasz jedyny cel, więc ja w tym momencie latam sobie, szukam cave'a, jakiegoś takiego sensownego wejścia do cave'a, żeby było takie dość spore. Dobra, tutaj coś mamy i po prostu się w to ładujemy. O, czy to jest, no nie, to nie jest cave nawet, no to się nie powinno nawet nazywać cave'em, chociaż tutaj, ej! Ej, dobra, jest jakieś zejście, chyba w to lecimy. Chyba w to lecimy, co widzowie, dobra. Lecimy tutaj, naszym celem jest znalezienie tylko i wyłącznie diamentów, my nie potrzebujemy wiele. Oj kurde, bo tak to ja, jak ja tak będę latał, to ja sobie tutaj zaraz zginę. Ale dobra, jest tu naprawdę solidny cave i mi się wydaje, że tutaj dosłownie muszą być diamenty. Musimy zejść jeszcze o wiele poziomów niżej, ale spokojnie, może coś nam się uda znaleźć. Słuchajcie, tutaj bardzo mało widzę, to jest naprawdę ciężka rzecz. Czy tam są jakieś diamenty? Musimy tutaj poszukać i pochodzić. Dobra, ja wiem, że te potwory mnie będą chciały zabić oczywiście, okej. My się z tym liczymy, zaraz sobie wszemię tutaj złote jabłko, żeby nam się na pewno nic nie stało, bo to jest dość ryzykowne. Jeżeli ja bym tutaj zginął, no to bym sobie chyba tego nie wybaczył, prawda? To by było dość bolesne zginięcie w takim miejscu, gdzie już tyle osiągnęliśmy, prawda? Więc tutaj te potwory, no nie mogą nam stanowić żadnego zagrożenia. Cyk, 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 dobra. I naszym celem ostatnim na dzisiejszy odcinek jest znalezienie diamentów. Niby takie proste, a jednak takie trudne, gdy wiemy, że mamy tak mało czasu, bo przed nami została jeszcze chyba tylko jedna osoba do zamiany, może dwie, i w trakcie ich trwania, co ja w ogóle powiedziałem, musimy znaleźć diamenty. Jesteśmy niby na bloku 11, a nie, to jest nawet trochę wyższy, a nie, bo tutaj są już o wiele niżej te diamenty, tu się respią o wiele niżej diamenty. Dobra, ale spoko, ten cave jest dość solidny, mamy tutaj żelazo, więc jesteśmy na dobrym kierunku. Gdzieś tutaj musimy znaleźć te diamenty. Ja nie mogę, nie wiedziałem, że kiedykolwiek szukanie diaksów może być aż takie trudne, ale spokojnie widzowie, mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku nam się uda je znaleźć. Mamy sporo czasu, w sumie wszystkie itemy, które potrzebujemy, mamy ze sobą już na pierwszym slocie, więc tak naprawdę my się w ogóle nie musimy śpieszyć. Oj nie, a w tym momencie mija czas, pola na zamianę w kolejnego. Słuchajcie, zostałem zamieniony w Szczypsona, czemu ja nic nie widzę? O dobra, 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 teraz już wszystko widzę, okej, dobra, zamieniło mi po prostu te itemami. O kurde, jakie itemy pomarańczowe, no nie, one się
totalnie nie przedadzą, totalnie już po prostu. Dosłowny dramat. Dobra, nawet w nie nie patrzę, bo no co nam się tu może przydać? No książki jedynie pod podek spienie, ale nie, nie, nie. To raczej nam się tutaj tak nie przyda. Dobra, słuchajcie, nasz jedyny cel. Znalezienie diaksów. To nie może być naprawdę takie trudne. Przecież kurde, już tyle razy diamenty znajdywałem w swoim życiu i szło mi to bezproblemowo. Dlaczego dzisiaj miałoby być inaczej? Musimy po prostu w tym cave'ie znaleźć tylko troszkę diaksów. Nie potrzebujemy nawet dużo. Wystarczy jeden diament, który gdzieś będzie wystawać, a ja będę już uradowany po prostu. Będę mega szczęśliwy, bo to jest jedyna rzecz, której nam brakuje, żeby dzisiejszy odcinek zakończył się sukcesem. Przed nami będą, wydaje mi się, jeszcze dwie osoby, bo na pewno nie byliśmy jeszcze Steve'em. W sumie nie byliśmy jeszcze Herobrine'em, jakby nie patrzeć, i również nie byliśmy Palionką, więc mamy jeszcze trochę czasu. Niby nie jest najgorzej, ale wiecie, no zawsze mogłoby być lepiej. Ja tutaj też nie chcę tak marnować tych... O! Kurde, nie straszcie mnie, ja nie mogę, dobra, to było przerażające, słuchajcie, ale na szczęście udało nam się przeżyć. Na jakim ja w ogóle jestem bloku? Minus 16, nie jestem pewien dokładnie, od którego respią się diaksy, ale wydaje mi się, że są tu niższe wartości, więc zejdźmy sobie niżej i po prostu szukajmy raczej jeszcze niżej w tym cave'ie, bo wydaje mi się, że to będzie gdzieś tutaj, może... Czuję chyba diaksy, chyba wyczuwam, okej, mamy redstone, to nie do końca to, ale przynajmniej cieszę się, że już są tego typu rudy, bo to oznacza, że gdzieś naprawdę jest złoto też, okej? Czyli już zaczynają się te rudy tutaj respić. Dobrze, jest git, naprawdę. Mamy jeszcze trochę czasu, tak jak mówię, więc nie musimy się niby aż tak stresować, ale jednak, kurde, mam wrażenie, że nie będzie tak łatwo znaleźć tych diamentów, jak mi się mogło wydawać. Czy coś tutaj mamy jeszcze? Oj, nie, 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 dobra, nie mów tak, że to jest koniec cave'a. Nie mów, że to jest koniec cave'a, przecież ja się chyba nie zacznę kopać w dół, bo to przecież zajmie tyle czasu, że ja mogę tych diamentów naprawdę nie znaleźć. Oj, 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 wyczuwam problemy, wyczuwam naprawdę gigantyczne problemy. Wiecie, my tak naprawdę teraz już z itemów nie musimy korzystać. Naszym ostatnim celem jest znalezienie tylko i wyłącznie chociaż jednego diamencika. A to może być bardzo ciężkie, szczególnie, że tu wszędzie grasują potwory. Co to były za oczy? Ja nie mam pojęcia, co ja teraz zobaczyłem, nie? To było straszne, widziałem jakieś oczy i to nie był ten Enderman, co jest teraz koło nas. No nie, spojrzałem się! O kurde, dobra, 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 jabłko szybko, bo mogę zginąć! Ej! Koleś, 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 koleś! Uspokój się, kurde, fix! Daj mi spokój, daj mi spokój! Daj Szybsonowi spokój, tak? Dobra. Kurde, Jezus, prawie się otarłem o śmierć, naprawdę było blisko. Ej, dobra, nie mam pojęcia, gdzie ja mam tu szukać tych diamentów, zbliża się czas zamiany. No my itemów nie będziemy tutaj raczej zmieniać już, bo no nie ma po prostu potrzeby. Dobra, tu jest jeszcze jakiś cave, który prowadzi w dół, okej, dobra. On jest naszą ostatnią nadzieją, ale do niego zejdziemy już raczej jako kolejna osoba na Palionowie. Pytanie, kto to będzie teraz? Okej, słuchajcie, jestem kolejną osobą, jest to Herobrine. Ej, chwila. Nie mam żadnych itemów, ale mam coś o wiele bardziej jakościowego. Mamy creative'a. Dobra, ej. Teraz znalezienie diaksów powinno być po prostu banalne, no bo halo, możemy robić właśnie coś takiego. Dobra, nie, teraz to ja muszę już po prostu znaleźć diaksy. Lecę na sam dół dosłownie. Mamy tylko 3 minuty. Musimy je wykorzystać bardzo dobrze. Okej, jest lapis. Pamiętam też, że ja tych diaksów nie mogę zniszczyć na creative'ie, no bo przecież się nie da. Okej, tu już jest bedrock. Dobra, a więc tak, widzowie, mamy czas na znalezienie diaksów. Musimy, jesteśmy na bloku nawet nie wiem którym, minus 50 jakiś, dobra, no i tutaj powinny być diaksy, musimy, bo ostatnią osobą prawdopodobnie będzie już Palionka, bo chyba nie ma nikogo więcej, no i my, jeszcze jest Steve, dobra, więc mi jeszcze mamy chwilę czasu, no ale błagam, dajcie mi diaksy, żeby skończyć już to zadanie, one muszą gdzieś tutaj być, nie wierzę, że ja w taki sposób muszę ich szukać, że ja muszę na creative jeszcze chlebem to niszczyć, żeby znaleźć diamenty, nie wierzę, nigdy czegoś takiego nie robiłem, przecież dałoby się zabrać diamenty po prostu z ekwipunku, a tak nie jesteśmy w stanie. Nie wierzę, co tu się dzieje. Nigdy czegoś takiego nie miałem. Dobra, może będzie łatwiej nawet tak jak polecimy, a nie jakoś tak taką kurde ścieżkę, wiecie, wytoczoną, bo jeżeli tam nie będzie tych diamentów, no to będzie kaplica. Okej, tu jest lawa, zawsze koło lawy są diamenty. Dobra, ja mogę lecieć przez lawę, bo mam creative'a póki co, więc nic mi się nie stanie, na luzie, nic nam się nie stanie, a gdzieś tutaj mogą być diaksy. Pokaż mi tą lawę, pokaż mi, czy gdzieś przy tej lawie nie ma diamentów. Halo? Ej! Widzę! Są! Są! Ale jak je zniszczyć? One są w lawie! One są w lawie i ja nie będę w stanie ich zniszczyć! Czekajcie, one są tutaj! Ale dobra, mamy creative'a. Jak ja go mogę wykorzystać, żeby zniszczyć te diaksy? Ja tak naprawdę nic nie mogę zrobić, ale dobra, tutaj jest ten diamencik. My ten diamencik musimy zdobyć, jak się zamienimy w następną... O dobra, tu jest więcej, dobra! Prawdopodobnie ten odcinek jest wygrany! Ja nie mogę, nie mam itemów, żeby jakoś zaplombować tą lawę i od tamtej strony ta lawa się wylewa. Chyba nawet mogę sprawdzić to
w taki sposób. A nie, dobra, ten diament raczej będzie bezpieczny. On sobie tutaj spokojnie spadnie, a my sobie go stąd weźmiemy, tak? To jest nasz plan, okej? Okay? Ten diamencik sobie niszczymy i na spokojnie go tutaj zbieramy i wygrywamy odcinek. Ale najpierw musimy poczekać, aż zamienię się w kolejną osobę. Ja nie mogę, udało się! Udało się, czajcie to? Zobaczmy w takim razie, kto będzie ostatnią osobą w tym odcinku. Nie wierzę, zostaliśmy sami, nie niż Steve'a! To jest ostatnia osoba. Jaki item? Nie wierzę, tylko jeden zielony, znaczy niebieski dywan. No dobrze, widzowie, a więc my jako zwycięzcy na ten niebieski dywan spada diament, który daje nam wygraną. Wygraliśmy dzisiejszy odcinek, zrobiliśmy wszystkie zadania, nie było łatwo, ale udało się, i teraz możemy w spokoju znaleźć diaksy i nawet byśmy mogli się, kurczę, tutaj rozwalić, ale chyba to nie ma potrzeby. Widzowie, bardzo dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka, subskrybujcie, żeby było więcej takich filmów, a ja zapraszam was do oglądania innych filmów na tym kanale. Możecie na przykład teraz lecieć zobaczyć, ja jeżeli jeszcze dalej nie widzieliście, jak się zamieniałem co 3 minuty w inną osobę z Wojanowic.